Hani, z tej strony Adam Silver, David Stern, witamy z Madison Square Garden w kolejnym niesamowitym, oszałamiającym show, które obserwujesz 10 milionów Bydgoszczan, to jest w ogóle niewiarygodne. Gastro Freaks! I'm sorry baby, I don't mean to be rude. I'm just a little different from all these dudes. Okay, they riding waves, me, I'm up on a cruise. A z nami gość absolutnie specjalny, wyjątkowy dla całego naszego kraju, ale przede wszystkim dla naszego miasta. No po prostu postać wrodzona w tą naszą bydgoską ziemię, który no nie da się jej nie znać dla każdego szanującego się sportowego fana. Sportowego nawet. A jest nim? Malika Popowicz drapała. Chciałabym powiedzieć, że Alison Felix po takim przywitaniu, ale no. To jest Alison Felix w przebraniu Maliki Popowicz po prostu. No, tak. Tak jak Chris Forbot dzisiaj był, tak była dzisiaj Ewelina Flinta w przebraniu Chrisa Forbota. No. Tak jest. Malika, powiedz, bo Mateusz przedstawił cię jako bydgoszczankę, ale nie jesteś bydgoszczanką. No nie jestem bydgoszczanką, ale ja zawsze mówię, jestem z Gniezna, nikt mnie nie zna. Ja wiedziałem, że nie jest bydgoszczanką, ale przez twoją działalność i to jak jesteś tu zakorzeniona, to już po prostu tak się wyraziłem. Tak, i to myślę, że to nie są słowa na wyrost, już 20 lat ponad tutaj jestem, więc wrosłam już w to miasto. Gniezno, ja zawsze kojarzyłem. Pierwsza stolica Polski. No wiemy, Mieszko Gniezno jest taki klub nawet, nie? I Start Gniezno na Żużelek. Żużelek, tak, dokładnie. W koszykówkę też coś tam próbują, ale ja zawsze kojarzę, że lekkoatletyka to była bydgoska lekkoatletyka Paweł Wojciechowski, Marika Popowicz, gdzieś to zawsze się tam kręciło. Zawsze, nie? Zawsze. Od kiedy zaczęliśmy się interesować sportem, to mimo twojego młodego wieku biegasz już 25 lat na najwyższym poziomie. No prawie 21 lat i faktycznie z Pawłem Wojciechowskim to jest tak, prawie trafiłeś, ale z Pawłem Wojciechowskim to jest tak, że można powiedzieć, że tak równocześnie zaczynaliśmy i to w sumie zawsze się, no nasze drogi się skrzyżowały i do dzisiaj jeszcze my na tym stadionie już niestety najmłodsi próbujemy swoich sił. A jak znalazłeś się w Bydgoszczy? Wow, to ciekawa historia chyba, którą nawet przypominałam z okazji 1 września na Facebooku moim i na Instagramie. Myślę, że to ona, warto ją powiedzieć, o niej opowiedzieć, bo to było tak, że ja kiedyś w wakacje grałam sobie nomen omen w kosza, ale no, powiedzmy grałam sobie, pogrywałam. Rozgrywająca szybka. No. Ale średnio mi, że tak powiem, w tej dyscyplinie szło. Mimo wszystko zauważył mnie dyrektor szkoły podstawowej nr 2 w Trzemesznie. Jestem z takiej małej wsi Kruchowo pod Gnieznem, pod Trzemesznem. I on stwierdził, że przydałabym się do rozgrywek szkolnych po prostu w jego szkole. I zaproponował moim rodzicom przenosiny. A to ważne pytanie, ze względu na szybkość, czy znaczy, jakąś technikę? On po prostu coś we mnie zobaczył, tak? Taki dostrzegł we mnie, zręczność. Dokładnie. A te rozgrywki u nas zawsze na szczeblu szkolnym były dosyć ważne, te pojedynki. Mhm, tutaj. Ja robiłam wszystko w szkole podstawowej, tak? Biegałam, grałam w kosza, w piłkę nożną, bo mieliśmy mieszane drużyny, u nich hokej, siatkówka. Więc stwierdził, że przydałabym się po prostu w tej szkole. Nam było trudno jakby to zrealizować. Rodzice mieli taką pracę, że ciężko byłoby mnie dowozić do tej szkoły. Więc on się zobowiązał razem ze swoim synem, nauczycielem wychowania fizycznego. Po prostu biegłeś sprintem tam. Dokładnie, znaczy on mnie woził, słuchaj. I to jest bardziej ciekawe, jakby dyrektor tej szkoły woził mnie na zajęcia i po nich przywoził do domu. No to jest niezłe poświęcenie. Dzisiaj to w ogóle niewyobrażalna rzecz. Tak, dlatego właśnie myślałam, że to jest ciekawe, żeby o tym... Ale warto mi przypomnieć może postać tego pana, może go pozdrowimy, bo... Znaczy to jest niestety już nieżyjący pan dyrektor, ale pan Andrzej Kańczukowski, to ja go wspominam zawsze, co roku z okazji tego 1 września. Bo to był dla mnie taki przełom, poszłam tam do szkoły, później zdobyłam brązowy medal na Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w sprincie. No i wtedy już jakby i dyrektor, i ten nauczyciel WF-u, jego syn zresztą, Łukasz Kańczukowski, stwierdzili, że fajnie byłoby, żebym coś w tym kierunku zaczęła robić i przyjechałam tutaj sprawdzić się na Zawiszę. Tak to się stało, że trafiłam tutaj. Przeszłam testy. Do dzisiaj wypominam to memu trenerowi. Jako jedyna z całej klasy musiałam przejść testy lekkoatletyczne. A czy się nadajesz? Tak, dokładnie. Mhm. Nie ufał mi chyba jeszcze wtedy. Mhm. No i tak to się stało, że miałam 3 dni do namysłu. Powiedział do moich rodziców, składajcie papiery, macie 3 dni, bo się zamyka system kwalifikacji. No i rodzice, ja się śmieję, że do dzisiaj, że w ogóle mam trochę szalonych i crazy rodziców, bo ja miałam 13 lat i do dzisiaj mówię mamie,
Mamo, jak to się stało, że nie zainteresowała się nami opieka społeczna, to do dzisiaj nie wiem. Bo ja miałam 13 lat, jak rodzice puścili mnie do Bydgoszczy. Mm-hmm. I mieszkała w internacie? Czy... Mieszkałam z mojej mamy oczywiście, bratem. Szkoła na Leśnej, na Leśnym, tak? Oczywiście, całe życie. Tak? Dokładnie, gimnazjum później numer 10. Mm. Teraz to jest już sportowa szkoła. Do dzisiaj jestem z nią związana, jest mi bardzo bliska, także... A tutaj właśnie miałam ten jakby, no, szansę i ten plus, że mojej mamy brat tutaj studiował, już pracował i dołączyłam po prostu do niego, dał mi tą szansę i przy nim gdzieś tam się zaczęłam realizować ze swoim trenerem. I minęło trochę lat i byłaś, tak jak masz naszyjniczek, tak, olimpijski, udało ci się na olimpiadzie pojawić, no to już dzwoni telefon, nieważne. To zarobiony człowiek jest zarobiony po prostu. Zarobiony człowiek, tak, bo dla mnie to jest taki elektryzujący nie temat. Nie mogę, mamo. Tak się mówi, jak dziewczyna dzwoni. Tak, tak. Nie mogę, mamo. Tak, jak gadasz z fajną dziewczyną i mama dzwoni, to... I dzwoni inna fajna. Tak, naprawdę. Naprawdę mama dzwoni, nie? My tu poważny wywiad robimy, nie? O igrzyskach olimpijskich. Trzecich twoich. Trzecich moich, zgadza się. To jest niewiarygodne. Trzy razy, trzykrotny wysyłanie. Londyn, Rio. Rio i teraz Tokio. I powiedz, jak wspominasz te igrzyska, czy każdy się różniły dla ciebie? Igrzyska, ważne, żeby to edukować ludzi, żeby nie olimpiada. Igrzyska, nie olimpiada. Ale słuchajcie, już... Aczkolwiek już ja czasem bym zluzował już, gacie. Znaczy generalnie kwestii, to jest ale... zluzowane, bo już tak? Powszechnie, tak. Nie wiem, czy przypadkiem nawet profesor Miodek już nawet o tym nie mówił, że już można używać zastępcze słowo olimpiada, ale sportowcy pilnują tego, żeby rozdzielić mimo wszystko igrzyska, a olimpiada, czyli ten okres pomiędzy, ale... Czyli już można mówić olimpiada. Dokładnie. Ale powiedz, bo wiem, że byłaś, ale jak szło na tych igrzyskach? Czy był jakiś taki sukces, coś zapadło ci w pamięci? Czy któreś były fajniejsze, któreś gorzej wspominasz? Jak to z perspektywy sportowca? Bo dla mnie osobiście bycie na igrzyskach to jest taki w ogóle szczyt i top w ogóle, żeby tam być, nie? Samo uczestnictwo jest wielkim sukcesem, zwłaszcza dla sprintowych chyba nacji, gdzie jesteśmy troszeczkę zawsze skazani na to, że na walkę z wiatrakami, nie? No tak, no niestety ja się śmieję, że jak zaczynałam i wybierałam swoją drogę, nikt mi o tym nie powiedział, że w sprincie nie rządzimy, jakby, można tak powiedzieć. Ale no, cieszę się właśnie, że z tego te każde igrzyska były dla mnie kompletnie różne i każdy ma swoją historię. A powinno być taka tabelka, biały chłopiec, czarny chłopiec, że tutaj ten biega szybciej. No generalnie, no wiadomo, w tym sprincie niestety, no i kolor skóry, trochę geny tak. Nas, może nie chcę powiedzieć, że dyskwalifikują, bo też udowadniamy, że można biegać szybko, coś jak w stylu Biali też potrafią skakać, tak? Tak, tak, ale jednak rzadziej, dużo mniej, nie? To statystyki pokazują, ile jest właśnie... Dokładnie, dokładnie. Ale więc i tak to był dla mnie jakby duży sukces. Na początku Londyn, to, że się zakwalifikowałam się w sztafecie, 4x100 metrów i to na pewno były z mojej perspektywy chyba najfajniejsze dla mnie igrzyska, bo tak, po pierwsze. Więc to jest zawsze duże wydarzenie, cała otoczka, ten sprzęt, ubranie kółek olimpijskich, ślubowanie. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie i potem wioska olimpijska, sam start. 80 tysięcy ludzi siedziało na stadionie w momencie, kiedy biegałam sztafetę. Wow. Więc moment, jak się wychodzi, ja miałam ciarki wszędzie, po prostu na całym ciele ciarki i mówię do koleżanki po, już mówię, ja stąd nie schodzę, ja się tu kładę, niech mnie tu zniosą, ale nie ma opcji, nie schodzę z tego stadionu. Czyli to było dla ciebie motyw, dobrze na ciebie zadziałało. Tak, ja uwielbiam taki klimat. Tak, uwielbiam taki klimat i jak się słyszy, w ogóle londyńscy kibice, angielscy kibice są świetnymi kibicami lekkiej atletyki i naprawdę robią mega show na stadionie, więc w momencie, kiedy słyszysz swoje nazwisko i ludzi skandujących, klaszczących, kibicujących ci, no nie da się tego jakby porównać. Ja miałam jeszcze taki, stresowałam się, byłam młoda wtedy i koleżanka, która była bardzo doświadczona, mówi, nie patrz w górę, spójrz po starcie. I ja faktycznie zastosowałam się do jej rad. Cały czas byłam skupiona tylko na swoim jakby tym zadaniu. I w momencie, kiedy ukończyłam swój bieg i spojrzałam się, to pewnie wyglądałam jak takie dziecko, które widzi pierwszy raz cukierka. No, gdzie ja jestem, tak? W takim po prostu, ja się śmiałam, że w takim kotle, nie słyszałam własnych myśli, więc niesamowite wydarzenie. My byłyśmy wtedy niestety 9, czyli pierwsze nie wchodzące do finału, a po latach okazało się, że dwa zespoły odebrały nam tą szansę, bo zdyskwalifikowano je za doping,
Więc teoretycznie jesteśmy siódme na igrzyskach w Londynie. No to Rumunia oraz Bułgaria. Ukraina. Akurat i Trinidad i Tobago, tak. Ale no niestety nikt nam już nie zwróci tych emocji, prawda, w finale. No to jest... Szkoda, właśnie, nie? To jest gwara finału. Bo to już... Zawsze sprinty są na końcówce chyba, tak? W ostatnich dniach wtedy jeszcze tak było, nie? Gdzie jest taka jeszcze ostatnia pompa. No, Trinidad i Tobago, ja nigdy was nie lubiłem. Trinidadu i Tobago. No, nie, to jeszcze trzy dziewczyny z czterech w sztafacie zostały złapane na dopingu, więc już nawet nie ma mowy o przypadku jakimkolwiek. Jeśli chodzi o Rio, no to zupełnie inna bajka. Ja zerwałam przed Rio więzadła dwa krzyżowe w kolanie. Mała kontuzja. Nie było wiadomo, czy wrócę do sportu, więc walka do samego końca, tak jakby o to, żeby nawet nie wystartować o igrzyskach. Najpierw o zdrowie, o powrót do sprawności, później o powrót do formy. No i okazało się, że wow, wygrywam Mistrzostwa Polski w 2015 roku i kręcę się koło życiówek, czyli jest nadzieja. I 2.16 już zakwalifikowałam się do ekipy na Rio. Też w sztafecie, tak? Też w sztafecie, ale indywidualnie na 100 metrów też. Też. Tylko, że to znowu z drugiej strony inne igrzyska, dużo mniej kibiców. To była Brazylia, świetne miejsce, Rio de Janeiro, Copacabana, tak? I te sprawy, więc piękne miejsce. Ale znowu z drugiej strony mniej kibiców zdecydowanie. Pikniczek, inna kultura, tak. I na pewno to były takie dla mnie igrzyska już zupełnie inne niż Londyn i też wiedziałam, co z czym się je, tak? Nie byłam taka nieopierzona, wow, wszystko jest super, tylko już było skupienie na starcie. Trochę nam wtedy zabrakło takiego ducha drużyny, jeśli chodzi o sztafetę. Ja jakby po latach to przyznałam, że my po prostu tworzyłyśmy wtedy przejść słabą ekipę, taką mentalnie. Być może jeśli chodzi o formę. A ktoś formę. Inny też głośno o tym mówił, czy tylko... Znaczy ja myślę, że tak, my między sobą o tym rozmawiamy i to wiemy, nie? Zabrakło takiego po prostu zgrania, jeśli chodzi o drużynę, takiej, no mentalnie byłyśmy, nie byłyśmy po prostu gotowe na to, żeby razem stworzyć coś fajnego, a myślę, że to w teamie, o to w teamie chodzi. Marika, słuchaj, bo ten program jest sportowo-życiowo-męski, ale jest bardzo skoncentrowany na dzieciach i kobietach też. To właśnie męski i program skoncentrowany na kobietach, tak, bo była Beata Mikołajczyk, ona też jest mamą, też olimpijka, medalistka, dumna mama. Ja jestem takim młodym tatą, jestem także jestem jeszcze w pieluchach przy drugim dziecku, więc często poruszamy ten temat, więc jestem naprawdę w temacie. I osobiście ciężko, naprawdę ciężko mi sobie to wyobrazić, że tak szybko, bo po 3 miesiącach po urodzeniu już wróciłaś do treningów? Tak. To wiadomo, na początku to było tak, jak generalnie wróciłam po 6... A urodziłaś naturalnie? Czy... Urodziłam naturalnie, jakby bardzo mi też zależało na tym, tak. Udało się urodzić naturalnie i jakby bez komplikacji. Więc po 6 tygodniach, tak jakby trwa ten przysłowiowy połóg, to tak. Zaczęłam gdzieś tam to, co już mogę realizować pod okiem fizjoterapeutki, najpierw uroginekologicznej, później jak już mogłam wejść w trening. Tomasz to zaczyna swój kącik porodowy. Mateusz, wtedy jak Homer Simpson w takim gifie chowa się w krzaku, bo to jest ten... O, w kokon, taki kokon. Zjeżdża windą w dół, ale to jest... Ale słuchaj, może już wiesz, jak dziewczyna usłyszy, przyjdziesz do domu, zaczniesz rzucać, wiesz, hasłami, to... A to właśnie nie o to chodzi. No. My nie w tym kierunku. Ale są ludzie, dużo osób, szczególnie kobiet, wydaje mi się, i sportsmenek, i też normalnie żyjących kobiet, dla których to jest ważne i może takie mobilizujące, że się da. Powiedz, 6 tygodni byłaś w połogu, karmiłaś? Tak. Tak, karmiłam do 9 miesiąca i do 9 miesiąca, czyli trenowałaś i jednocześnie... I karmiłam jednocześnie, w niczym to nie przeszkadzało, jedynie co to wiadomo... To można biec normalnie i karmić, no. No mniej więcej, to było tak, no często był problem po prostu na obozach, no bo ten trening jest zróżnicowany i różnie trwa, ale jeśli chodzi o ilość godzin, tak, i to było jedyny minus taki, że ja musiałam z zegarkiem w ręku po prostu... Nie mogłam mieć więcej czasu na trening niż te 2 godziny, tak, bo musiałam wrócić na karmienie syna. Trener to rozumiał, jakby no miałam, to było wiadome, że usiedliśmy po moim porodzie i uzgodniliśmy pewne rzeczy, że ten trening już musi wyglądać inaczej, tak. Muszę dysponować większą ilością czasu, jeśli chodzi właśnie, nie wiem, być bardziej elastyczny. No i udało się, nie wspominam tego źle, aczkolwiek no było mi już na obozach, było mi już po prostu ciężko, tak, bo no musiałam się spieszyć z niektórymi rzeczami,
jeśli chodzi o trening, no i szybko wiadomo wracać, a jak gdzieś jeździłam, ale myślę, że to też jest warte powiedzenia. Na przykład teraz na Igrzyskach była Klaudia Breś, której strzelczyni z Bydgoszczy, której dziecko ma bodajże 6 miesięcy i ja też ją podziwiałam, na przykład sama przez to przechodziłam, ale może nie aż w takiej formule. Nie mogła być z dzieckiem w Tokio, tak? Więc nawet w samolocie chodziła odciągać mleko, słuchajcie, i wiecie, to jakby nie jest nic. Myślę, że o tym trzeba mówić głośno, bo często to właśnie chciałam spytać, jest tak, czy ty tylko do piersi, czy też sobie ściągałaś laktatorem? Nie, no ściągałam też oczywiście, że też miałam obowiązki, które trzeba było wypełniać i wiadomo, no jedyny minus jest tego wszystkiego taki, że myślę, że my nie jesteśmy jeszcze właśnie matko jedyna jako społeczeństwo na niektóre rzeczy gotowi mentalnie i często to było tak, że ja siedziałam z laktatorem w toalecie i sobie myślę, serio, muszę tutaj siedzieć, nie mogę sobie usiąść gdzieś tam z boczku i... Nie, ja uważam, że powinnaś. No już teraz tam, tak. Sobie przykryć się... tam, wiesz, pieluszką czy tam tak, jakimś tak, tym. Tak, tak, no już teraz to się też mentalnie trochę, myślę, że się otwieramy, ale długa droga przed nami. No, ale faceci też się interesują. Możesz wyjść. Zawołamy cię, jak będzie nie, po temacie. Ja jestem idealnym obrazem tego, że właśnie wy jako ludzie cywilizowani, doświadczeni... rozwijający na poziomie. Dbający o społeczeństwo. A człowiek cofnięty, wiesz. Że, a się nie wydają. Nie, ja też absolutnie bardzo to podziwiam i na pewno nie, bardzo szanuję. Warto o tym mówić, żeby sportsmenki też wiedziały, że czy można myślisz, też normalne być mamy. To jest po prostu normalne. Można wrócić do pracy, tak? I nie bać się, nie wiem, uważam, że nie można się też bać mówić o swoich potrzebach. A to nie jest potrzeba, to jest jakby... Myślę, że to jest też taki obowiązek zapewnić pracodawcy komfortowe warunki dla kobiet, które wracają po porodzie. Myślę, że taka kobieta naprawdę, uważam, że są mamy, które chcą zostać w domu, tak? I to jest super i się w tym realizują, a są mamy, które chcą wrócić, chcą pracować i myślę, że też trzeba stworzyć ku temu im jak najlepsze warunki i wtedy myślę, że tylko taki pracodawca może na tym skorzystać, bo te urlopy są krótsze wtedy, tak? Ta kobieta można też, nie wiem, zapewnić pracę zdalną. I nie ma w tym, myślę, nic już teraz dziwnego. Nie powinniśmy tak. się tym dziwić. No u nas pracę zawsze masz. Jakbyś chciała, proszę bardzo. Nadam się? Na pewno. Ale już bez castingu, bo ja tu bez słyszałam o bez żadnych castingów, tylko karty, znajomość karty i jazda. A powiedz, a u ciebie było tak, że mimo wszystko na wszystkie zgrupowania, bo dużo jest tych zgrupowań, nie? To jeździłaś z synkiem tak, wtedy, tak? Na wszystkie. Ignaś nie miał roku, jak był ze mną na przykład na Teneryfie już, na zgrupowaniu, prawie 3 tygodnie. Fajnie. No, także on... Nie doceni, gówniarz! No, już był 2 razy w sumie. Bo ja się boję swoje dzieci do samolotu wziąć i boję się, że... Że rozniosą samolot? Że rozniosą i histerii trochę się boję. Zacznij, i... wiesz, od kierunków tam Bułgarii, Albania. Nie, 12 godzin. Bydgoszcz, Kraków, żeby w ogóle zobaczyć, jak zareagują. Choć to dużo nastawionych rodziców ma. Ja o tym w ogóle nie myslałam. To jest dla mnie jakby... My jesteśmy tacy chuchający może za bardzo. Znaczy ja też od razu wyszłam z takiego założenia, trochę takiego może egoistycznego, ale sportowcy, zgodzisz się na pewno ze mną, że my jesteśmy egoistami. I my się śmialiśmy troszkę, że z koleżankami zazwyczaj, że my będziemy takimi mamami z memów. Nie wiem, czy widzicie takiego mema, że dzwoni dziecko i mamo, znowu zapomniałaś mnie odebrać ze szkoły. Kto mówi? I my się śmialiśmy, że to my tak, będziemy. Tak, bo generalnie no, sportowiec ma wszystko podane na tacy, tak? Przez większą część swojego życia. Jadę na zgrupowanie i tak naprawdę... No nie ma mam już jedzenie, o pokój, tak, posprzątane, to, przychodzą panie, czegoś brakuje. Na tej zasadzie moim jedynym obowiązkiem jest wykonać trening, który też mi ktoś zaplanował, więc tak. To jest tak, że mamy menadżerów, którzy kupują nam bilety na samolot, tak i tak dalej, więc my jakby niczym nie musimy się upośledza martwić. Sport upośledza pod kątem załatwiania podstawowych tak, spraw, ja na naturalnych miałam, dla innych ludzi. Dokładnie, ja jakby tego też nie przeżyłam do końca tak na własnej skórze, bo szybko wyszłam z domu, więc tutaj w Bydgoszczy musiałam sama o siebie dbać, więc jakby nie upośledził mnie w tym jakby aspekcie i jak Ignacy do nas dołączył, to ja właśnie miałam coś takiego, że trochę tak egoistycznie to on do nas przychodzi, tak? Wchodzi do naszej rodziny, my go bardzo chcieliśmy, był dzieckiem wyczekiwanym, ale jakby no, musi się też dostosować do naszego trybu życia i do naszej pracy, no bo jakby nie patrzeć, to też no, musimy żyć, musimy zarabiać, tak? A sport, ja zawsze mówię i powtarzam, to był moją pasją, która stała się sposobem na życie, stał się moją pracą też poniekąd. No i jakby on dołączył do nas i to było dla mnie naturalne, że muszę go wprowadzić w ten tryb pracy, jakim my żyjemy. I nawet do dzisiaj jest tak często, gdzie dziewczyny na obozach się śmieją,
że młody przychodzi na trening, są momenty, kiedy muszę go zabrać, nie mam go, teraz już poszedł do przedszkola, ale bywały momenty, no rzadko, ale że musiałam go wziąć na trening i to było na takiej zasadzie, że na przykład robiłam mu obiad, przychodziłam na drugi trening, kładłam boks, drugi niższy boks, kładłam jego, jemu jedzenie, ty jedz, ja trenuję. On skończył jeść, poszedł się bawić do piaskownicy, ja go do piaskownicy, to na tej zasadzie i one wow, nie, że i on usłuchany i tak dalej, ale ja mówię, no muszę sobie w ten sposób z nim radzić, bo to jest część mojej pracy i jak tak nie będzie, jak sobie tak tego nie ustawię, no to będziemy cierpieć wszyscy, tak? Ja, moja rodzina i on na samym końcu. Więc myślę, że to kwestia też trochę do grania i tego samolotu nie ma się co bać, tylko po prostu wsiąść. Ja muszę chyba moją wysiąść córkę. Samolotu w powietrzu nie można, więc... Muszę moją córkę chyba do ciebie wysłać na szkolone. Nie no, kwestia zorganizowania, wiadomo, nie powiem, że 5,5 godziny lotu z dzieckiem jest fajne, bo normalnie sobie siadałam, słuchaweczki, muzyczka albo jakiś podcast, tak? Książeczka, troszkę spanka i byłam na miejscu, a tutaj nie, tutaj jest książeczka jemu, przekąska, okej. Okay. Ja się śmiałam tak, przekąska, książka, zabawka i w takim rytmie, a trochę bajki, trochę tego, a synuś, a coś tam, przejdźmy się po samolocie. No i trochę to jest tak, ja się śmieję, napierdzielasz, nie? 5,5 godziny. No nie musisz mi mówić, ja wiem. No, ale generalnie myślę, a powiedz, do zrobienia. Czy byłaś przekonana, że po rozwiązaniu, po ciąży, będziesz wracała do sportu? Tak, ja byłam. Czy miałaś myśli, że nie? Nie, no ja byłam przekonana, ja sobie to wymyśliłam. Ale było tak, że bywały takie momenty, że siedziałam na stadionie i mówiłam, Boże, co mnie podkusiło, że mnie chyba te hormony po prostu mnie tak zaślepiły. Miałam takie momenty, że jak mi było naprawdę już bardzo ciężko, na przykład, nie wiem, Ignacy ząbkował, tak, i nie spałam w nocy, albo był chory, a rano nie ma zmiłuj, tak, 9, bo ja generalnie po jego urodzeniu przeniosłam treningi na 9 rano, bo musiałam się z mężem wymieniać mąż do pracy. Więc miałam takie momenty, że siedząc na stadionie po ciężkim treningu myślałam, że serio zaślepiły mnie hormony, nie? I że ja w ogóle, że to była największa głupota i mówiłam do dziewczyn, że jak jeszcze kiedykolwiek w życiu wpadnę na taki durny pomysł, to niech mi ktoś strzeli, brzydko mówiąc, w łeb po prostu, nie? Ale to były takie, to jest chwila, potem wiadomo, wracasz do domu, dzieciak się uśmiecha, Ignaś słodziak mały. Bo naprawdę jest takim mega słodziakiem i ci wszystko mija i w momencie też, kiedy jakiś przyszedł pierwszy sukces, że wróciłam, poczułam tą adrenalinę startową, serio się rozpłakałam po moich pierwszych zawodach, pobiegłam bardzo dobry wynik, taki, który biegałam przed porodem, no to wszystko ci mija, nie? Wszystko schodzi z ciebie i mówisz, wow, warto było. Ile jeszcze planujesz takiej kariery na wysokim poziomie? Tak mniej więcej, bo widać, że lubisz sobie zaplanować. No, ale tak, super. Wszystko się ja sobie zaplanowałam etat, koniec tak? kariery właśnie. Byśmy rozmawiali tutaj o moim końcu kariery, kiedyś sobie to zaplanowałam. I co? Do Paryża dociągniesz jeszcze? Ciężko myślę, że będzie. Ciężko. Nie chcę rzucać słów na wiatr, bo myślę, że będzie ciężko, ale mówię, planowałam, że po igrzyskach w Tokio powiem pas i że to już będzie takie moje spełnienie i będzie koniec. A życie napisało swój scenariusz, że od października ruszę z powrotem z robotą i jeszcze w tym sporcie tutaj mnie. Ja się śmieję, że młode gówniary mnie namawiają, moje koleżanki, bo to jesteśmy naprawdę, dzieli nas bardzo dużo, bo... To już tylko z jakiejś właśnie pasji, nie? Bo już cały świat zwiedziłaś, no, zrobiłaś wyniki, nie, ale... No, ale pewnie już zanim pojechałaś na ten wielki stadion, to już pewnie pełno meetingów po Europie, nie? To jest taka wartość dodana sportu, słuchajcie, że... Super, właśnie, że dużo. Że naprawdę można poznać super fantastycznych ludzi, piękne miejsca zobaczyć i... Jak ja zawsze mówię, w życiu być może byłoby mnie stać, ale nie tak w krótkim czasie, tak? Zobaczyć tyle, co zobaczyłam, zwiedzić, poznać tych ludzi, przeżyć te emocje, te przygody. To jest tak, że my siedząc gdzieś na obozie, my nie mamy czasu, tak? No to właśnie. Jest 3 tygodnie w RPA siedzisz, a masz jeden dzień. I to jest zazwyczaj tak, że w tym jednym dniu marzysz o tym... Wszystko ogrodzone w tym RPA. No i ty też jakby trochę ogrodzony nawet własnymi myślami, bo zaczynasz się bić, nie? Odpocząć i serio spędzić ten dzień w łóżku czy nad basenem, po prostu nic nie robiąc, skoro masz zapierdzielać jeszcze kolejne na przykład 1,5 tygodnia czy tydzień w tym miejscu, czy po prostu coś zobaczyć, no i wybierasz dobra, coś zobaczy, bo to jest też dobre dla twojego zdrowia psychicznego i chcesz się odciąć na chwilę, chociaż zapomnieć o tym, że czeka cię za chwilę ta tyrka, tak? Więc to jest taka wartość dodana sportu, że nie wiem, nurkowałam z rekinami o takich ciekawostek. A powiedz mi, mówisz, że bardzo dużo ciekawych ludzi poznałaś, dla takich laików sportowych, twoich kibiców, będąc tyle lat na tak wysokim poziomie. Może opowiesz nam coś o takich ludziach z takiego topu, co zawodnikach innych, których przeciętny kibic może znać, bo pewnie byłaś blisko pewnie jakiegoś tam Usaina Bolta albo
jakichś zawodniczek żeńskich. Czy ktoś taki faktycznie zrobił na tobie jakieś takie duże wrażenie, taką charyzmą? Czy są sympatyczni, czy są niesympatyczni? Jak dla siebie, sobie, czy to jest też taka jak wszędzie w jakiejś korporacji, taki wyścig szczurów bardziej, czy jednak wszędzie, raczej jest takie pozytywne to wszystko, czy to nie da się tak określić? Ja słyszałem, że Anita Wodarczyk jest bardzo niemiła, niesympatyczna i pytanie jest, czy... Ja się nie wstydzę o tym mówić, bo wszyscy to wiedzą i mnie wkurza, że w telewizji cukierkują ludzi. Każdy ma swój pamiętaj, charakter, że nas ogląda 20 milionów ludzi, tak, dobrze. Nie? Tak, ale no, czy miałaś właśnie styczność z takimi innymi guru? Bardziej tutaj w sprincie może się, jak nie chcesz się usunąć. Wiecie co, zdarza się. No, to Anity, jest tak, że to jest trochę taka może dobre porównanie, że to jest taka korporacja i wiecie, to jest tak, że wszędzie, gdzie jest walka o sukces, no to niestety będą pewnego rodzaju animozje, tak? I to nawet u nas na polskim podwórku, czy w polskim piekiełku, ja się śmieję, to jest tak, że w pewnym momencie masz dość tego środowiska, nie chcesz się już w nim obracać, bo słyszysz różne rzeczy, tak? Plotki na swój temat, opinie. I to jest, ale wydaje mi się, że to jest zupełnie normalne i to jest jakby, też uważam, że to jest jakby nasz problem, jak my sobie z tym radzimy. I myślę, że jak masz poukładane wszystko z boku, znasz swoją wartość trochę, to cię to nie będzie ruszało, jak masz też trochę doświadczenia. I nawet tak jak powiedziałeś o Anicie Włodarczyk, ja na przykład z nią nie miałam takich jakichś, nie wiem, nie spotkałam się nigdy z ja takimi zachowaniami z jej strony, ale są na przykład, znam osoby, które się teoretycznie spotkały, tak? Ale wiem to też ze słyszenia, no to wiecie, to jest może tak, do plotka. Ja może się na przykład, nie wiem, Piotrek Małachowski kończy karierę 5 września. Piotrek tam się napił wódki, wiesz? No on tak i to wygląda, jest taki dusza człowiek, ja bym słuchajcie, się przysiadł do... że ja do dzisiaj pamiętam, byłam taką gówniarą, po prostu dzieciakiem, który zaczynał karierę i pojechałam na badania do Comsomolu. Ale Piotr Małachowski nie zawsze stronił od alkoholu, także nie wiem, czy napił się wódki. No. Ja bym tak może po karierze, słuchaj, on kończy karierę, kończy. Masz szansę. Ja bym tak mu 10 tatarów postawił, trochę ogóreczka i wódeczkę, bym z chęcią z nim porozmawiał na różne. I słuchajcie, temat. Ja miałam tam, nie wiem, z 17 lat i on, pamiętam to do dzisiaj, nie znając mnie, podwiózł mnie z tego Comsu na pociąg i dla mnie to było wow, ten Piotrek, on był już medalistą olimpijskim, pamiętam, i on, ja mówię, wow, on, ja do niego, nie, dziękuję, że ja sobie poradzę, on, co ty, młoda, wsiadaj, nie, na tej zasadzie, podwiozę cię. Ale to chciał. Jest taka siła lekkiej, nie, że właśnie jak jest ośrodek, na przykład klub jakiś, to że młodzi zawodnicy mają jak najbardziej szybko, bardzo bliską styczność już z seniorami, nie? Tak, tak, ja na przykład i właśnie pojechałam. To mi się, ja przychodziłem jako tam koszykarz na Zawiszę do was. Pamiętam, właśnie, pamiętam. No, jakieś płotki robić bez sensu. Jakaś dziewczyna była, coś. No i właśnie jakie to było dla mnie super, że właśnie ten tu sobie biegnie, ten skacze o tyczce, ten jakimś dyskiem rzuca, wszyscy są jakaś tam interakcja, nie? To jest naprawdę, no i generalnie... I właśnie i dzieciaki, i starzy, i tu jakiś znany gość przebiega, tutaj jakiś mniej znany, nie? No, fajnie to jest ta było. Siła, że wiesz, na stadionie w drużynie jakby trudniej taką drużynę poobserwować, tak? A jeśli chodzi o lekką, no to tak naprawdę ten stadion jest otwarty i jak przyjdziesz, to zawsze kogoś spotkasz, nie? To jest na tej zasadzie. A jeśli chodzi o takie gwiazdy top of the top, no to nawet ostatnio oglądałam program o Usainie Bolcie i mówiłam sobie, że to jest super, że mogłam w tych czasach z nim, że tak powiem, sportowo żyć, nie? Że jadąc na zawody mogłam go obserwować i słuchajcie, no naprawdę jakby showman, człowiek showman. Z nim, bo on żółwiki z wszystkimi, nie? Bo... Tak, mam z nim zdjęcie i naprawdę to jest też tak, że chcesz go obserwować, bo widzisz, że to, co on robi, że on nie udaje, nie? Że on taki jest, on ma to flow, czujesz to od niego i w ogóle czarnoskórzy zawodnicy, ja bardzo to w nich lubię, że my często Europejczycy podchodzimy dosyć poważnie, nie? Do naszej nie, pracy. Kijek tam jest trochę taki... Tak, a oni mają to już po prostu w genach, mają to flow, mają tutaj, oni sobie chodzą, tak, ja Majka jointy igrzyska, słuchajcie, za chwilę start, a on sobie idzie, on sobie tańczy, tak, on sobie pozdrawia publiczność i kompletnie o tym nie myśli, że za chwilę rywalizuje o złoty medal Igrzysk Olimpijskich i to... No w Bolcie to było fantastyczne go podglądać, bo mało, że poezja ruchu, tak? On po prostu... No bawił się tym. Tak, to tak, Amerykanie, no on akurat Jamajczyk, ale właśnie mówisz o czarnoskórych zawodnikach, to wszędzie w sporcie widać, że oni po prostu są pewni siebie, wychodzą na luzie, jak przegrają, to też często z uśmiechem patrzą ci trenerzy, sobie przybijają piątkę w tym NBA, a nie ma tak jak u nas w Europie, że jak jest przegrany jakiś mecz,
to od razu jest, zawsze jest, że atmosfera, tak, wiesz, że tak, tu tak. Właśnie to jest dla mnie pierwszy rodzaj amatorki, nie? Że zawsze jak u nas, jak jest w Polsce coś się, ten, to już jest, to pierwsze co to jest atmosfera, nie? Że ktoś kogoś tam 3 lata temu tortem obsmarował i ja to na pewno u nas, na chemia przykład, nie zagrała, nie? Że ja czekam na Mistrzostwa Polski na przykład u nas, nie? Mówię, a spoko, będą Mistrzostwa Polski, po Mistrzostwach Polski wszyscy się na nowo kochają, bo że tak powiem, tak, karty są rozdane, już wiadomo kto jest gdzie, kto jest kim i na nowo wszyscy jest miłość, nie? W tak, sporcie. A jakby wygrał ten sam zespół, to jest jaka fajna atmosfera, nie? To atmosferą wygraliśmy, nie? Jak tak, każdy tak. Człowiek tam kostkę skręcił, no to nie, no atmosfera. Słuchajcie, kochani, świetnie się rozmawia. Marika, rzeczywiście, bo Marika miała teraz doświadczenie komentowania Mistrzostw Świata w Nairobi, tak? Tak, juniorów to było? Juniorów. U20? Tak. Kolejny gość na podcast. Kolejny gość na podcast, bo nie, na taki krótki wywiad. Niesamowicie wygadana i możemy pogadać więcej o laktatorach i innych sprawach. Też o twojej karierze wojskowej, bo jesteś kapralem. No właśnie, tyle tematów. Tak. Tak, tyle tematów. Strzelać umiesz, tak? No tak. To jest moje marzenie, żeby nauczyć się strzelać. Także my chcemy zorganizować taki podcast. Także synek jest niegrzeczny. Tak, tak. Gdzie trochę więcej porozmawiamy. Jakie kary stosujesz czy dla dzieci i tak dalej. Mówię, wiesz, jaką ja karę stosuję, nie? On zrobi tak, a ja... No to chodzi do mamusi. Ja myślę, że jakieś głodzenie, bicie. Jakiś klapsik, coś. Głodzenie, no, chyba Kinder niespodzianką. No, także dzięki ci, Marika. Życzymy ci... ja tak, nie wiem, takie przeczucie mam, że jeszcze warto trochę pobiegać, że ten wiek metaboliczny, naprawdę te 30 kilka lat, to jest cały czas dobrze. I... Nie no, słuchaj, ja się świetnie odnajduję w grupie, w której mam 20-latki. One się śmieją, że w ogóle nie widać tego, że jestem starsza ale i że mam dziecko. Ale jesteś spełnioną osobą i sportowcem, prawda? Czujesz to? Widać tak, po no tobie. Czuję po prostu, że czuję, że jestem w dobrym miejscu. O, może w ten sposób. O. Dla Rosia. O, właśnie, zapraszamy serdecznie i jak zorganizujemy ten podcast, to na pewno... Gdzie zawody w Larosie, gdzie zawody sprinterskie również na pewno się kiedyś odbędą. Tak, no, na rozstrzał imprez, jaki tu jest co, proponowany przez panów. Coś wymyślimy, a wszystkie panie i panów zapraszamy na twoje social media, które są w opisie. Zapraszamy do subskrypcji i oglądania wykonów Mateusza, naszych koktajli i jedzenia. Jaki koktajl lubisz, Marika? Może... No, autorski najbardziej. Dobra, dzisiaj będzie jakiś autorski od Adasia. Także dziękujemy za kolejny niesamowity odcinek z niesamowitym gościem z naszej serii Gastro Freaks. Dziękujemy ci, Marika. Wszystkiego Dzięki. Dobrego. To dla nas zaszczyt gościć ciebie i jeszcze się odezwiemy z jakimiś kolejnymi rzeczami. Na pewno po Było Paryżu. Mi bardzo miło, ale nie tak jak zawsze. Jak słyszałam, Było że się do dziewczyn miło? Odzywasz, odezwę się. Tego nie wycinamy, zostawiamy. Znałam takie bydgoszczanki, znałam, co czekają na telefon do dzisiaj. O kurde. Pozdrawiamy dziewczyny. Bardzo mocnym akcentem kończymy kolejny gastronomiczny show Gastro Freaks. Ale naprawdę? I'm sorry baby, I don't mean to be rude. I'm just a little different from all these dudes. Okay, they riding waves, me, I'm up on...